Dobry wieczór, szczęść Boże. Dzień dobry. Moi kochani serdecznie Was witam w naszym kolejnym spotkaniu. Kończącym dzień w modlitwie, która ma nas oddać w ręce Pana Boga. Jak to zawsze w środy. Zapraszam do wspólnej komplety, czyli do rachunku sumienia i do tej wieczornej modlitwy Kościoła. Kochani, pomódmy się wspólnie kompletą. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Moi drodzy, rachunek sumienia jak zawsze. Dawno nie było chyba rachunku sumienia z zaniedbań. Wiecie, że w tym tekście, kiedy się modlimy, nie tam myślą, czynem i zaniedbaniem. To zaniedbanie, myślę, jest najczęściej zaniedbywane, bo dużo łatwiej oczywiście, kochanie jest pomyśleć o tym, co zrobiliśmy, nie? Niż o tym, co ewentualnie miało być do zrobienia, a nie było zadbane. Kochani, pomyślcie w ostatnich dniach, co żeście zaniedbali? Jakie obowiązki, jaką miłość, jakie rzeczy do zrobienia może od dawna odkładane? Co było, co jest waszym zaniedbaniem? I za to Pana Boga dzisiaj przeprośmy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przed obłagą Najświętszą Maryję zawsze dziewice, wszystkich Aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się nad nami zmiłuje Wszechmogący Bóg i, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Nim kres nadejdzie jasności, błagamy stwórco wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci. Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem. Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a te swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności. Ospraw to, ojcze, najlepszy, przez syna Twego Chrystusa. Co z tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen. Boże, bądź moim obrońcą i warownią, która ocala. Panie, do ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu. Wybaw mnie w sprawiedliwości twojej, nakłoń ku mnie twego ucha. Pośpiesz, aby mnie ocalić. Bądź dla mnie skałą schronienia, warownią, która ocala. Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą, kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię. Wydobądź z sieci zastawionej na mnie, bo Ty jesteś moją ucieczką. W ręce Twoje powierzam ducha mojego, Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże. Chwał ojcu i synowi, i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Boże, bądź moim obrońcą i warownią, która ocala. Z głębokości wołam do ciebie, panie, o panie wysłuchaj głosu mego. Nachyl swe ucho na głos mojego błagania. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, panie, panie, któż się ostoi? Ale ty udzielasz przebaczenia, aby ci ze czcią służono. Pokładam nadzieję w panu. Dusza moja pokłada nadzieję w jego słowie. Dusza moja oczekuje pana. Bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda pana. U Pana jest bowiem łaska, u niego obfite odkupienie. On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Fragment z listu do Efezjan. Nie grzeszcie, niech nad Waszym gniewem nie zachodzi słońce, ani nie dawajcie. Miejsca diabłu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Ty nas odkupiłeś, Panie Boże Wierny. Powierzam ducha mojego. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy podczas snu na zosłanie, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie Pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, cichy i pokorny, dla Twoich naśladowców jarzmo, które nakładasz, jest słodkie, a ciężar lekki. Przyjmij nasze dążenia i prace w tym dniu spełnione i odnów przez odpoczynek nasze siły, abyśmy mogli lepiej Tobie służyć. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen noc spokojną i śmierć szczęśliwą. Niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Witaj, niebios królowo, witaj, Pani Aniołów, witaj, różdżko i bramo, jasność, zrodziłaś w światu. Ciesz się, Panno Chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza, witaj o najśliczniejsza, proś Chrystusa za nami. No to, moi drodzy, mamy zrobiony kolejny wieczór, kolejny dzień, kolejny etap naszego życia. Można zasypiać. Mam nadzieję, że jesteście już gotowi do spania i że odpoczniecie dzisiaj jak najlepiej. Kochani, pięknej nocy wam życzę. Widzimy się, słyszymy się pewnie jutro. Wszystkiego dobrego, ściskam Was bardzo. Z Bogiem. Papa. Pa.